Właśnie odbywa się ostatni wiec Konfederacji na patelni przed metrem Centrum. Non-stop jest zagłuszany przez antyklerykałów. Dziś nie mamy dostępu do tych informacji, bo Kościół, pokażmy, jak wygląda, w Polsce, jak nie wygląda tłum, który przyszedł. Państwo nie prowadzi centralnego rejestru dotacji na Kościoła. Prawdziwym skandalem demokracji polskiej jest to, że w sposób autentycznie bezczelny wycina nas się jako konfederatów ze wszystkich możliwych mediów, a szczególnie z mediów, które są utrzymywane z tej i waszej kieszeni. To jest nie do pomyślenia. Ja żyłem za czasów PRL-u, ale proszę Państwa, nawet tam tego nie było. To, co się teraz dzieje, to jest po prostu zwykły skandal i powiem chamstwo. Przecież jak można wycinać ludzi po prostu tak kreseczką? Panie Kurski, opamiętaj się pan. Pan jesteś naszym pracownikiem, a nie odwrotnie. Brawo! Przyjdą zmiany, ja to czuję. Ja czuję ten taki...